Prochu nie wymyślę, jeżeli skonstatuję, że 2020 był bardzo dziwnym i trudnym dla wszystkich rokiem. Ograniczenia swobody przemieszczania się, lockdowny, pozamykane granice zmusiły większość z nas do zmiany bądź modyfikacji tego, co sobie zaplanowaliśmy. Pomimo tego uważam, że był to dla mnie bardzo udany rok. Odbyłem kilka zagranicznych wypraw. Do Rosji i Czech, na Ukrainę, Litwę, Łotwę czy Słowację. A także wiele krótszych i dłuższych wyjazdów po Polsce. Narzucone przez umiłowanych przywódców ograniczenia wykorzystałem do odbudowania niezawodności mojego auta. Koniec roku to dobry moment, by się na chwilę zatrzymać i wspomnieć te najciekawsze momenty. I nakarmiwszy się nimi, rozpocząć snucie planów na kolejny 2021 rok. Zapraszam do oglądania. To kicho. Co ty piszesz? Sezon zimowy rozpocząłem wspólnie z terenowym Kwidzynem, biwakiem z noclegiem nad jeziorem Kacze. Następnego dnia udaliśmy się na linię Osy, zwiedzaliśmy bunkry w okolicy twierdzy Grudziądz. Dzisiaj biwakujemy komfortowo, pod namiotami, bez żadnego ogrzewania. To co mamy, ciuchy, śpiwory, materace, ma być tak, żebyśmy się wyspali i żebyśmy byli wypoczęci, mogli powiedzieć, że było komfortowo. Tak, tutaj kolega Artur ma inny pomysł na biwakowanie w zimę. Taki bardziej a la Wojciech Cejrowski. Nocleg pod palmami. I planuje nocować w hamaczku. Jak tam, panie Arturze? Pół do pierwszej. Jak temperatura? Bulto fikcja. Także ognisko jeszcze płonie, tam widać taką łunę. Tu jest nasze pee bottle. Nagrałem odcinek, w którym przybliżyłem wam historię kwidzyńskiej prochowni. A teraz zapraszam was do krótkiej wycieczki po tym terenie właśnie. Pójdziemy zobaczyć, co tam się znajduje na tej prochowni. Oczywiście pójdziemy taką podróż sentymentalną, bo ja już tu byłem wiele lat temu. Natomiast nie ujawniałem tych materiałów z różnych względów. W lutym działo się bardzo dużo. Już tak czując zbliżającą się, skoordynowaną na skalę światową akcję związaną z pandemią koronawirusa, jeszcze chciałem, zależało mi na tym, żeby wjechać na teren Federacji Rosyjskiej, także pojechałem do obwodu kaliningradzkiego, gdzie nagrałem dla was materiał, taki lekcję historii w terenie dotyczący Tyrży nad Niemnem. Niemen to rzeka płynąca przez Białoruś, Litwę i Rosję o długości 937 km. Wypływa z okolic Mińska. W górnym biegu ma kręty, meandrujący przebieg. W dolnym tworzy zakola i progi. Uchodzi ośmioramienną deltą do Zalewu Kurońskiego w Morzu Bałtyckim. Następnego dnia spotkałem się z klubem offroadowym 4x4 Wild West. I zorganizowaliśmy sobie taki wspólny rajd po terenach właśnie tam owodu kaliningradzkiego. Idziemy. Trzeba ubrać kalosze, bo z kaloszy nie da rady. Takie tutaj kolejny. Fajna sprawa. Nie wiem, o której do domu wrócę dzisiaj. Jestem daleko w czarnej D, że tak powiem. Mitsubishi nie daje rady, też stoi. Także nie wiem, jak to będzie. Jak tam Toyota, czy da radę. Wybrałem się również w okolice Ornety, gdzie rozpocząłem eksplorację schronów i bunkrów
Trójkąta Lidzbarskiego. Po powrocie z wojaży musiałem przywrócić niezawodność mojej furmance. Także nagrałem materiał z wymiany końcówek drążków kierowniczych, wymiany świec żarowych oraz wymiany urwanej szpilki. Raz. Dobra. Tak zostawiam. Tutaj tak samo. Marzec to przede wszystkim praca w terenie, w lesie, przy samowyrobie drewna. Nagrałem taki edukacyjny filmik. Wszystko o wyrabianiu drewna w lesie. Wyjazdów, wypraw i biwaków w tym okresie wykorzystałem na dalsze udoskonalanie mojej furmanki. Wymieniłem resory piórowe na heavy duty oraz wykonałem prototyp kabiny prysznicowej, który chciałem wykorzystać w pierwszy dzień wiosny, no ale niestety nie znalazłem chętnych na biwak właśnie z noclegiem w tamtym czasie. And one of the common things that people owning 4x4 vehicles join together is that they like to modify their vehicles. They like to add something. They like to make it even better and to customize it for their own needs. And I'm no different. Z myślą o wyprawie pamirskiej zakupiłem i zamontowałem nowe radionawigacje 10-calowym wyświetlaczem na Androidzie 10. Major navigation backup. I use the TomTom for my navigation throughout Poland, Lithuania, Latvia and then all Russia. Then I will switch to MapsMe application. So in czas narodowej kwarantanny i samoizolacji. Wykorzystałem ten czas na zaprojektowanie i z pomocą przyjaciół zrealizowanie budowę takiej skrzynki na bagażnik dachowy na 60 litrów paliwa właśnie z myślą o wyprawie pamirskiej. And we cannot travel, we cannot do our expeditions, we cannot make videos, do what we like to do the most. We can use this time to do things for which normally we don't have time. So I decided to do the jerrycan holder. Nagrałem też film z ustawienia zbieżności kół, co było konieczne po wymianie końcówek drążków kierowniczych. Różnica jest 2,4 cm, czyli 24 mm koła się zbiegają z przodu. Czyli musimy rozkręcić troszeczkę drążek kierowniczy, żeby nam się lepiej ustawiły. Musimy wykonać taki ruch. W oczekiwaniu na zakończenie lockdownu nagrałem dwa takie materiały wspomnieniowe z serii Storytime. Jeden dotyczył naszej wyprawy terenowego Kwidzyna na Rumunię. Ekipa powinna dojechać za 15 minut. Gotujemy makaron. Sos z mięsem, z kukurydzą. Tam 100 metrów dalej, może mniej, 50 metrów dalej jest pompa, jest woda. Można wszystko zrobić. A drugi dotyczył historii miasta Fromborka i jego powiązania właśnie z działalnością harcerską.
Zatrzymaliśmy się jeszcze we Fromborku. Przyjechaliśmy tutaj odbyć taką podróż sentymentalną, dlatego że Frombork no jest raz, że jest historycznym miastem średniowiecznym, dwa, toczyły się tu ciężkie walki, a trzy, tutaj też było bardzo duży nacisk właśnie harcerski na odbudowę tego miasteczka. Już pod koniec kwietnia wybrałem się na taki biwak w samoizolacji, gdzie mogłem w końcu przeprowadzić polowy test prysznica, znowu z myślą o mojej wyprawie do Azji Centralnej. W trakcie biwaku kontynuowałem eksplorację Trójkąta Lizbarskiego. W tym przypadku była to pozycja w okolicach Fromborka. Record video. Start recording emergency video. Dobra, przejechaliśmy. Fortyfikacje odcinka Fromborskiego zostały wybudowane w latach 1936-1937. Jako przedłużenie odcinka centralnego Trójkąta Lizbarskiego w kierunku Zatoki Wiślanej. Z planowanej na ten rok majówki na Ukrainie niestety nic nie wyszło. Zamiast tego nagrałem dla Was materiał, relację świadka historii, właśnie dotyczący rzezi wołyńskiej dokonanej na obywatelach polskich przez mieszkańców Ukrainy. Międzyrzec, gmina, a powiat Równe. Gmina mnie... A moja miejscowość to Woronucha. Jakie? Woronucha. Woronucha. Nie ma, nie znalazł. No i ten długo oczekiwany wyjazd na Ukrainę został przełożony na termin późniejszy ze względu na zamknięte granice. Eksplorując tereny wokół Kwidzyna, nagrałem materiał dotyczący dawnej linii kolejowej relacji Myślice-Kwidzyn oraz ciekawej niewielkiej miejscowości z zameczkiem, miejscowości Przezmark. Jesteśmy w miejscowości Przezmark, w gminie Stary Zierzgoń. Taka jest infrastruktura. No, jest Polska. Piękne. Jakaś gmina, jakaś wioska, zobaczcie. Tak jest fajnie. Wspólnie z terenowym Kwidzynem odwiedziliśmy takie no, wyjątkowo ciekawe bunkry kolejowe w miejscowości Tomaryny. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor, forever free. Końcowe przygotowania do wyjazdu w Pamir, zakup wizy do Tadżykistanu oraz no, śledzenie informacji na temat dotyczących otwarcia lub bądź nie granic. Jako przetarcie przed długą, prawie dwumiesięczną wyprawą do Azji Centralnej pojechałem z terenowym Kwidzynem na kilkudniową wyprawę. Projekt robiliśmy taki ściany wschodniej. Odwiedziliśmy m.in. mosty w Stańczykach, różne bunkry, kopuły pancerne. Byliśmy na kanale augustowskim. Później ja już zawróciłem, a ekipa pojechała dalej, aż do Bieszczadów dotarli, do Sanu. Przyjechaliśmy tutaj ekipą. Złapała nas burza. I postanowiliśmy się zatrzymać w takim ośrodku, tutaj wypoczynkowym. Jesteśmy na wieży. Taka jest wysokość. Tam w dali płynie rzeka Rozpuda. Tu mamy główne wejście do bunkra na dole i ponad 50-tonową kopułę pancerną. Dalej góruje nad wsią kościół z dwoma wieżami. I tutaj gdzie się nie obejrzymy, to są jakieś bunkierki. Za chwilę pójdziemy tutaj do tego sosnowego zagajnika.
gdzie znajdują się dwa małe bunkry i 20-metrowe przejście podziemne łączące te dwa bunkry. Ciągła, nieustająca praca nad poprawą niezawodności mojej furmanki. Wziąłem się w końcu za naprawę, diagnostykę i naprawę rozrusznika, który mi szwankował od kilku dobrych lat. Przyczyna jest prawdopodobnie tutaj w wyrobionych ząbkach częściowo. Wieniec na szczęście jest w dobrym stanie. W końcu nastąpił ten moment realizacji najważniejszego celu, który sobie wyznaczyłem na ten rok, czyli wyjazd do Tadżykistanu. Niestety moje marzenia zostały brutalnie przerwane na granicy łotewsko-rosyjskiej, gdzie się odbiłem od ściany. Federacja Rosyjska jest zamknięta od 18 marca do tej chwili. Cały czas ruch turystyczny jest niemożliwy. Również z informacji, które posiadam, inne kraje, takie jak na przykład Kazachstan, zawiesiły bezwizowy ruch z Polską, także nawet nie można praktycznie wjechać. Wszystko się pozmieniało, cofnęło i spodziewam się, że jeżeli te granice się otworzą, to znowu będzie jakiś warunek typu szczepienie albo jakieś testy covidowe. Słuchajcie, jestem około 10 km od Terechowej, od granicy. Zrobiłem prawie 770 km. Dlatego, że nie uznaję abdykacji przy komputerze. Tylko chcę, jeżeli ma się coś nie udać, to niech się to nie uda w terenie. Niech to się zweryfikuje, niech to się okaże. Natomiast ja jadę tam, żeby przejechać tę granicę. To jest mój cel. Wracając z powrotem, zajechałem jeszcze do Kirchholmu nad Dźwiną, gdzie oddałem cześć i pokłon Janowi Karolowi Chodkiewiczowi oraz zwycięskim wojskom I Rzeczpospolitej. Pod koniec czerwca przygotowałem relację z bardzo udanej już drugiej edycji Olszanica Trophy, organizowanej przez Terenowy Kwit. Długie, ciepłe, lipcowe dni sprzyjały dalszym pracom nad udoskonalaniem mojej furmanki. Postanowiłem dołożyć centralny zamek i sterowanie zdalne na pilota. I słuchajcie, uważam, że była to jedna z najlepszych modyfikacji, jakie wykonałem w moim gruziku. I po prostu nie mogę uwierzyć, jak mogłem tak długo funkcjonować bez tego udogodnienia. Zdejmujemy izolację z dwóch stron. Słuchajcie, rewelacyjna sprawa. Zorganizowałem 3-dniowy biwak w Borach Tucholskich, połączony z objazdem i mapowaniem najciekawszych miejscówek do biwakowania nad jeziorami. Nad jednym z tych jezior, w Mermecie, miałem konfrontację z funkcjonariuszami Straży Leśnej, którzy zaproponowali mi mandat, którego nie przyjąłem. Po powrocie napisałem list z wyjaśnieniami do nadleśnictwa oraz do komendanta Straży Leśnej. Niestety moje przeprosiny nie zostały przyjęte. Sprawa trafiła do sądu. Po jakimś czasie otrzymałem wyrok nakazowy, który ku mojemu zdziwieniu kwota rosła dwukrotnie. Wyższa była niż ten mandat, który został mi na początku zaproponowany. Także odwołałem się od tego wyroku nakazowego i sprawa będzie rozpoznana w trybie normalnym, także czekam teraz na pierwszą rozprawę.
teraz. Taki nic nie widać. No będę tu dwóch, żeby pana nie pokazywać. Komendant posterunku Straży Leśnej Lubichowo Nadleśnictwo Mirosław Rochde. Mirosław Rochde. Dziękuję. Good morning. 8 o'clock in the morning. Time to wake up, get up. Okay, we do paperwork. So the name of this place, we call it as it is here. W sierpniu wykorzystałem chwilowe otwarcie granicy polsko-ukraińskiej i udałem się na długą, wyczekiwaną i przygotowaną przeze mnie wyprawę śladami dawnej Rzeczypospolitej i zasłużonych rodów Wołynia i Podola. Dojechaliśmy do limana Dniestra, do miejsca, gdzie Dniestr, tworząc zatokę, wpływa do Morza Czarnego. Dotarliśmy w najdalszym punkcie do delty Dunaju w Wilkowie, gdzie stamtąd miałem się udać na Mołdawię do portu w Giurgiulesti, a następnie pod Cecorę i w miejsce śmierci hetmana Żółkiewskiego, by oddać cześć. Także relacja z tej wyprawy jest aktualnie na kanale. Właśnie przekroczyliśmy półmetek. Wypłynąłem na suchego przestwór oceanu. Tak Adam Mickiewicz w swoich sonetach krymskich opisywał swą podróż na Krym. Między innymi wspomniał o stepach akermańskich. A właśnie Białogród tak był nazywany, Akermanem. I te tereny tutaj, te stepy, te dzikie pola wokół tego rejonu właśnie znalazły się w sonetach krymskich Adama Mickiewicza. We wrześniu postanowiłem kontynuować i twórczo rozwinąć projekt terenowego Kwidzyna, czyli wyprawy ścianą wschodnią Polski. I mój projekt rozpocząłem w miejscu, gdzie się zakończyła ściana wschodnia, czyli w Bieszczadach, i kontynuowałem podróż ścianą południową Polski. Projekt miał dwa cele. Po pierwsze, zdobycie najwyższych szczytów Ukrainy, Polski, Słowacji i Czech. Oraz drugi cel było podróżowanie śladami innoplanetan z pamiętnika Józefa Bartnika oraz bajań Dariusza Kwietnia. Seria aktualnie też jest na kanale. Co tydzień nowy odcinek. Nie wiem, czy to jest około w połowie mniej więcej. Albo już do drugiego tunelu. Obok, który biegnie równolegle. Rejestrowałem zakończenie sezonu żeglarskiego w Siemianach. Nagrałem dla was materiał z tego, jak przygotować łajbę do zimowania, jak ją wyjąć z wody i jak zabezpieczyć, jak przechowywać. 25 października, znajdujemy się w Siemianach, takiej wsi Siemiany nad jeziorem Jeziorak. Dzisiaj będziemy wyciągać łódkę. Pokażę wam, jak wygląda wyciąganie łódki z jeziora. Ja pierdzielę, ale jazda. Źle było zamontowane. Coś poszło? Co tam się stało? Szuflada się otworzyła. Co roku w listopadzie organizuję wspólnie z terenowym Kwidzynem Biwak Niepodległości. W tym roku pojechaliśmy na Warmię i biwakowaliśmy w ośrodku żeglarskim Promyk w Siemianach. Dojeżdżając tam, eksplorowaliśmy okoliczne trasy 4x4 i spędziliśmy dużo czasu w terenie. Nocowanie, biwakowanie przy ognisku skłaniało właśnie do refleksji nad losem, przyszłym losem naszej ojczyzny. Dobrze, masz kamerę? Nie, ogień nagrywam. Przełom listopada i grudnia to kolejny biwak terenowego Kwidzyna. Tym razem wybraliśmy się
nad Morze Bałtyckie, gdzie biwakowaliśmy w okolicach Krynicy Morskiej. Przemierzaliśmy bezdroża Żuław Wiślanych, po drodze zwiedzając zabytki historii oraz pozostałości ruiny cywilizacji pruskiej. Herb u góry, może jakieś coś tam było, dach? Tam oficyny były, jedna oficyna po jednej stronie. Tu stała druga oficyna kiedyś. Zostały tylko szkielet z tego. Tu mamy mostek wjazdowy na do rezydencji. Tędy się wjeżdżało. I też podobny pałac, słuchajcie, stoi w niedaleko Susza, w Kamieńcu. Witajcie, 29 listopada, obóz w okolicach Krynicy Morskiej. Biwakujemy w lesie. Obóz żyje. Praca operatora na no właśnie, obóz żyje. Tutaj będziemy zaraz ognisko rozpalać. Właśnie zaparzamy kawę. Zdejmiemy. W grudniu postanowiłem wystawić moją furmankę, mojego kruzika na sprzedaż. Ale pomimo tego dalej inwestuję w samochód. Kruzik otrzymał pod choinkę nowe ogrzewanie postojowe, które nie jest jeszcze zamontowane. Nie wiem, czy ja będę montował, czy może już nowy właściciel. W każdym razie, póki jest samochód w moich rękach, to będę przygotowywał, planuję przynajmniej przygotowywać dla Was materiały i relacje na moim kanale. Po polsku ogrzewanie postojowe. Także otworzymy sobie to, zobaczymy jak wygląda właśnie takie urządzenie do ogrzewania postojowego, które zamówiłem. Dziękuję za ten mijający rok, za Wasze komentarze, lajki i za Waszą subskrypcję, które sprawiły, że mam jeszcze motywację do tego, żeby działać dalej, żeby przygotowywać kolejne materiały. I w następnym odcinku skupię się na tym, co jest możliwe w 2021 do zrealizowania, jak ja to widzę, jakie mam plany, także podzielę się z tym z Wami w następnym odcinku.